Detroit Become Human, ciąg dalszy naszych wspaniałych przygód z grą Davida Cage'a, która nie jest aż tak zła, jak się ten zapowiadało. W prawym tutaj części ekranu czacik i tyle. Więc jesteśmy po wzruszającej scenie. Mamy tak, sceny takie, gdzie jest akcja, emocje i śledztwa. O. Więc teraz, nie wiem, skończyła się dziewczynka, więc myślę, że poznamy losy. To był bodajże Carlos, tak? Santos, Christos. Szczerze, zapamiętałem tylko jedno imię. Jest Kara i tyle. I Alice, o. Ładna woda. Jezu Chryste. Przepraszam, w gardziołku coś mam. Trzeba chyba się napić. Uruchom ponownie. Diagnozuj. No i co? Tak na moje oko zepsuł się Android. Uszkodzone dane dźwiękowe. Sylenas jest. Intro do Risena 2 i tak nie przebije. Nie, no to się postaram. To znaczy, no, nie było jakiegoś super dużego tutaj, jak to się nazywa, wartości produkcyjnej włożonej w to intro, ale no to podbije je, sorry. A procesor dźwięku... Dobra, no spoko, bywa. Pitol, testy, błagam. Dostawiłem, bo było darcie na trzecie, żeby tego nie wyłączać. Ale to mówię, to następnym razem tego nie włączę po prostu, teraz włączyłem błędnie. Okej, okay. Zaburzone widzenie, uszkodzony pałac umysłu. To są, widzę, jakieś tam te elementy mitologii związanej z budową androidów. Najważniejsze, czy tutaj jest zepsute. Okej. Okay. Wszystkie systemy w trybie oszczędzania energii. Regulator pompy tyrium. Czyli mają krwiobieg. Czy tam tyrion, tyrioobieg. I co? Łapka. Są te słynne zagadki z polem widzenia. Dobra, gdzie jest czwarta wskazówka? A, dobra, noga. Brakuje pionizacji, przepraszam. Tak, właśnie Garchos, dziękuję za radę widać nogi. O, to było subtelne. Wymień nogi. Czołgaj się. Czyli QTS czołgania. Wyobraź sobie w pubu, jakby tak za każdym razem w każdej trawie trzeba było. Komponent taki cóż za zbieg okoliczności. A teraz pomyślmy sobie, co nam stara się przekazać David Cage. Otóż, że no dużo się mówi, że teraz sprzęt jest postarzany, prawda? A tutaj mamy androida, który, Jezu, przeżył strzał. Potem nie wiadomo, jak go ten syn molestował, pewnie nie był normalny. I jeszcze działa. Teraz miałem zdrową nogę. Dzień dobry, coś zrobił. Momencik. Przerwa na dzień dobry, bo przegapiłem to. Dobra, dzień dobry, rozumiem przekaz. Okej, okay, przepraszam. Przepraszam, okej. Okay. W tym rozdziale sprawdzimy statystyki globalne. Próbuję podłączyć, ale to wymaga zamachu. Plug and play, można powiedzieć. Przypomniał mi się komiks. Ktoś pamięta, jak się nazywał ten komiks, w którym J23 walczył z Imperium? Jest bardzo dobry, polecam go w ogóle. Tam był w każdym motyw, że po zamrożeniu bohatera w karbonicie bodajże przeszczepili mu dwie lewe nogi. I jakby to było nawiązanie do tego, byłoby super.
że kapitan już Big. Nie, jakoś inaczej tam. Zawsze muszę to wystarkować. Co, bo ja teraz nie myślę, co on robi. Teraz się czołgamy, tak? PewDiePie jest. Może subek za subek. Jezu, ja chyba nikogo nie subskrybuję na tubie. Bo mam świadomość, że zawsze potrafię wejść na kanał i sobie sprawdzić. Co nie znaczy, że nie zachęcam do subskrybowania. Okej, okay, sorry, tak się czytam ten czat, bo to widzę, to jest scena z gatunku QTE The Game. Nie, ja bym chciał, żeby chodził bez nóg. Serduszko bije jak Luigiego. Ucieknij z wysypiska. Kobieco wizja zepsuta. Czy to jest agonia? Nie, mam agonię jakby co dostęp do tego. Tylko myślę, że następne w kolejności od takich let's playowych rzeczy jest gra, która się nazywa no, Vaporum. Tak naprawdę wszystko było motywowane tutaj postępami w Vaporum, szczerze mówiąc. Czy karabin jeszcze podłącz? No dobra. Teraz tak, pytanie, czy scenarzysta powstrzymał się, czy nas to ciało zaatakuje? Będzie kill mi na... Znajdź miejsce, gdzie można być wolny. Znajdź Jericho! Znajdź Jericho! Mówię, to jest po prostu... To jest clickbait, to jest bait, tam zarzutka na scenarzystów. Nie, nie wiem, jak się nazywa ten drugi. Ktoś może znaleźć, jak się nazywa drugi scenarzysta? Tak, scenarzysta force wziął, potem zaczął pić. To Cytron to byłeś ty, nie? Ale to jest dokładnie... To jest bardzo dobre, na było tak, że to jest dobra praca w sumie, nie? To trudno jest znaleźć dobrą pracę, więc dostał pracę Davida Cage'a. Ale jak ma godność i rozum człowieka, na stówę zaczął pić. On wiedział, że musi to zrobić. Nie, Boże, widziałem w takim filmie taką scenę, że nagle coś ożywa. Czy możemy nazwać Davida Cage'a Tarantino Gier? Prawda, że to wszystko gdzieś było... Tarantino z dodatkowym chromosomem. Ale nie jest źle. To najbardziej najdojrzalsza gra jak na razie. Niemniej czekamy na science fiction i jakieś tam Matrixy. Tak, dajcie mi pieniądze z góry. Wymień szkodę części, znajdź podzespół optyczny, regulator pompy i... Szybko znikają te napisy. I coś tam jeszcze. Dobra, podzespół optyczny. Teraz zaczyna się bez androidowizji, zaczyna się prawdziwe QTE The Game. No coś z tyłu się merda, nie? Niekompletny regulator pompy. Oczko. Za mało lutujesz. Jay pyta, co się stało? Nie no, przerąbałem, tak? Mogłem być tam, żyć w tym domu, a wybrałem coś złego. A, to coś jest. Dobra, pole widzenia The Game. Rozumiem, że jak miga, to warto do tego podejść. To jest stan sprawny, niekompletny, tak? Znaczy... W ogóle to jest takie fajnie teatralne, nie? Ale to
To, że te androidy wrzucają na śmieci bez wyłączania ich, to jest tak jak, nie wiem, wbrew... Tak samo jak, nie wiem jak tam wyrobić, ale ja zawsze staram się na przykład baterie oddawać do punktu skupu baterii, prawda? No. Tu się coś świeci, więc... Pewnie będzie scena, że trzeba będzie jednego androida pozbawić życia, żeby coś zabrać. Czy życia, no to widzę kontrowersyjnie, to ten... Jest regulator kompatybilny. Dobra, no spoko, luz. No to rozumiem, że coś tam zbiera i jak będziemy dobrzy, no to ten. Żeby się nie ten, nie jak to, nie jakoś uczłowieczać. Znajdziemy sobie, zamówimy u Chińczyka, nie? Teraz, a to mogę znowu to wziąć, to jest ten sam? Najważniejsze to są te, żeby tą kobiecą wizję naprawić. Tam widzę, że coś jest, ale chyba... Nie uda mi się tam dojść. Że będzie kolejna śmierć. Że łażę w kółko. Okej, ten zaatakował. A? Czy baterie się nie wyczerpały? Liczę, że to nie, że to jest zrobione tak, że się nie mogą wyczerpać. Okej, to coś jest. Putin, Jerycho... Nie znam tego. Co to z Jerycho teraz? Słusz? Wow, super, dobra. To jest ten, którym darowałem życie, tak? Tylko, że mogę mu teraz wsiąść, zobaczmy już tutaj. Nie, jestem głupi, dobra. Okej, dobra, nie, spoko, sorry, nie... Ostrze. Wiele, to zadrowane. A! Magiczne słowo, jest super. Zabij, nie, ludzi. Okej, bo widzę, że to jest prawda, że kręcimy się w kółko. Tak, bo tu już byłem. Nie, absolutnie mówię, zgadza się. Chcemy ten moduł, który sprawi, że będziemy mogli włączyć ten. Long time watcher pisze GDQ. First time donor. Nie, no jasne, spoko. Zbadaj. Niekompatybilny, albo... A jakiś morał? Niekompatybilny? Zły? Czekaj, przepraszam, bo nie wiem, czy przegapiłem coś?
wiem, czy tam mam zobaczyć, bo jest zbyt ciemno. Chyba, że mogę się tu rozejrzeć. A, dobra, tu żeby ten, muszę, tu jest wyjście, dobrze. To wiecie, jak wszystko się robi jednym klawiszem, czyli przesuwa się w dół, to... Dobra, mamy regulator pompy. Pole chodzenia, nie no, nie no, Szatek, to jest pole widzenia ewidentnie, no spokojnie. Cytron. Czy to jest któryś z później granych androidów? Tak, tak, aha, bo tutaj ktoś może, ja sobie niczym, że tutaj ktoś nie widział. To jest ten android, który opiekował się babką kiepską. Dobra, rozumiem, że już nie zdechniemy. Teraz tylko oko trzeba znaleźć. Patrol, tak, cel zebrany, przepraszam, to już nie chciałem, ja nie lubię roztrząsać tych żenujących spraw pieniężnych. Więc jakoś ten... Nie wspominam o tym, ale tak, tak, tak. Tam była jedna zmiana, że nie damy jednak cyganom z HTC zarobić na ten model Pro, bo on jest trochę oszukany jednak, z tego co zrozumiałem. I to było już takie totalne hipsteryzowanie i nieszanowanie widzów. I tu się wracamy, tak? Trzeba teraz znaleźć oko jakieś. Pomóż człowiek. Jasne, spoko, stary. Jesteś androidem. Nie, prawo do eutanazji jest okej, okay, nie? Tylko co ja wyjąłem teraz? Chciałem tak naprawdę, pewnie przez to wyjąłem złe zakończenie. Ale liczyłem, że oko z niego wyjmę. Wyjął brzuch. Że weź oko. Ale David Cage nie pozwala. Tak? Bata szydło. Tak. Nie, nie należą. Nie można tak myśleć, Bata. Wiem, że tam... Wiem, jak to jest, ale... Ej, nie, no dobra, serio, to jest głupie. Akurat, ale może tak być, że ma niekompatybilne oczy. Nie, nie. Że sam się mógł zabić. Mógł, w sumie, to jest prawda. Tak, chodzę już normalnie. Dobra, jest. Nie, mi się wydaje, że zrobiłem dobry odcinek, który nam pomógł. Witaj. Mój numer AK-700. Jest ruski. Moje zadanie to służyć ci. Spoko. Czego się... sobie życzysz? Oko, Jezu, z Witaj. Drugim okiem będzie żył. Mój numer AK-700. Mój program wykrył pewną anomalię. Skontaktuj się z najbliższym serwisem CyberLife. Tak, witaj, witaj, witaj. No i jak nowy. Wydrap się na zbocie. Podrap się w krocie. Gdybym tłumaczył, to się nie mógł powstrzymać. Jest jakieś dobre uczynki z gatunku. Tak, rozwalmy tę budę. Dobra, no to spadamy, no nie ma co hipsteryzować. Nie wiem, nie podoba mi się ta wizja z tego względu, że mamy nadzieję, biorąc pod uwagę zresztą to co robią, zanim pociągnę w górę gałkę, to wam się wypowiem. Rządzący, że jednak ten recycling będzie wyższy. No ten, te roboty to powinni od razu przecież rozkręcić, przerobić. Przez to skurde wszystko sprawdzę na jakąś boską. Chyba, że nie wiem, ale, bo widzimy, że ruskie się biją tam na Antarktydzie o te pingwiny jakieś Tyberium, a tutaj przecież to wszystko można byłoby przetworzyć. Ale podejrzewam, że research był robiony przez 5 minut.
do świata. Muzyka, nie no, muzyka jest z tego przecież, dokowanie w tym, w Interstellar, nie? Było na stówę, że David Cage oglądał tę scenę i mówił tam do swojego nadwornego muzyka, że takie chce. No słuchaj. Tam są w tle jakieś te organki. Więc spadający obok. Panie muzyki Interstellar ma być, tak super. Właśnie coś takiego. No symbolika, Android wychodzi z dołku, prawda? Jezu, ale to widzę, że ten Dawid oglądał Skazanych na Shawshank, nie musi tak, musi mieć deszcz, jeszcze brakuje, żeby tam była rura z odpadami po prostu, nie chcę spoilować filmu, nie? Ale ten, sprawdź. Androidy wstają z kolan, tak, Shooter, dokładnie. Nie patrzyłem, co tutaj w ogóle podnosi. Oderwi. Jezu, jest to. Aha, bo to jest symbol zniewolenia. Ten cały port od Xboxa. Czy to ta dioda Xboxowa. Czyli widzicie to? Symbolikę Ozjaszo Goldbergową? Że on się odcipowuje. Widzicie takie proste. Teraz nie będą go w stanie byli odróżnić, czy jest człowiekiem, czy androidem. Od razu mu się też skóra poprawiła jakość. Mam na imię Markus. I napisy. Czy mogliśmy to, mówiąc brzydko, spierdolić? Jezu, Markus zmartwychwstał. To obraża moje uczucia religijne, ale okej, teraz... Zobaczmy. Powrót do życia. Samodiagnoza. Napraw nogi. Czemu nogi? Biblijne omycie ten... Globalne. Wiem, okej, zaraz. Powiedzmy moje. Okej, nie wiem, aha, rozumiem, że ten. Nie można tego było inaczej zrobić. Znajdź zespół optyczny, 100% znalazło. Znajdź regulator pompy w ciele martwego androida. To jest tylko frajerzy. Znajdź regulator pompy w ciele androida. Odmów zabójstwa. Proszę, jacy psychopaci zabijali androida. Większość. Android błaga o śmierć. Zabij. Jestem też w mniejszości etycznej. Wespnij się na zbocze. Markus zmartwychwstał. Markus potem... To co potem jest? W niebo wstąpienie w sumie. Przegapiliśmy, jak Markus upadał pod kurde kulą. Jeszcze jedno. Okay. Kenny. Odszukaj Amandę. O co tutaj chodzi? Bo rozumiem, że tak, tamten pajac się zabił, bo był głupi, jest, że zrobiłem, sądowałem go, tak? Ale może androidy tego nie lubią? Nie było, nie wystrasz gołębi. Już to przegapiłem. Woda po pierogach coś zrobił, albo zrobiła, już moment sprawdzam.
ile leżał na złomowisku? Dobre pytanie. Są podawane daty na początku, nie sprawdzałem. Bardzo ładne woda. Dobra, czyli kolejna misja z gatunku pole widzenia, bo już widzimy tu Amandę. Grafik wymodelował ładny ogródek, więc trzeba po nim chodzić. Woda ładna, błoto ładne. Tylko to już wiemy, to już teraz w dzisiejszych czasach to jest zagadnienie dla grafików. W sumie nie wiem, na jakim silniku jest ta gra. Czy David Cage już podkupuje inne silniki, czy dalej ambitnie robi swoje własne? Czy można wejść do wody? Nie można. Czekaj, są nagrobki każdego Konora, którego zabiłeś. A Lutanos, błagam, ja nikogo nie zabiłem, okej? Okay. Ja chciałem dobrze. Czy można przejść po tych liliach tak pięknie? Nie. Okej, sorry, bo tak piąte przez dziesiąte patrzę, gdzie idę, więc pewnie będziemy tutaj błądzić przez pół godziny. To jest CryEngine? Serio? Jakby zjeść, ta babka była na środku. Dobra, nie spojrzyjcie, dajcie mi połazić potem. Tak to jest, jak się czyta i gra, nie? Dobra, faktycznie jest jakiś gruby Chińczyk tak z daleka, ale... Czekaj, Quantum Dream 3D Engine, czy jednak ich, tak? Że CryEngine... Dobra, przepraszam, zrozumiałem, suchar. Nie, bo CryEngine miałby dłuższe loadingi. Dobra. Witaj, Amando. Konor, dobrze cię widzieć. Twój poprzednik niestety uległ zniszczeniu. Wiedział, że defekty bywają nieprzewidywalne, ale nie był dość ostrożny. Nie popełnij tego samego błędu. Nie zamierzam. Gdy Konor ulega zniszczeniu, przenosimy pamięć do nowego modelu. No, nic nie tracę. Ale część danych ginie w trakcie tego procesu. Nie daj się zniszczyć. Tak będzie lepiej dla ciebie i dla śledztwa. Rozumiem. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Symulacja? Symulował ludzkie emocje, zwłaszcza strach, w bardzo przekonujący sposób. I to miałem na myśli. Był nimi owładnięty, działał irracjonalnie. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się drażliwy i opryskliwy. Ale wydaje mi się, że to dobry policjant. Intrygująca osobowość. Piękny. Niestety. Jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Ja go lubię. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Przyjaźń. Spróbuję stworzyć przyjazną atmosferę. Jeśli mi zaufa, przysłuży się to dobru prowadzonego śledztwa. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia. A w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od CyberLife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz tam nie liczyć, Amando. Kontynuuj śledztwo poprzedniego Konora i połóż temu kres. Śpiesz się, Konor. Będę. Nie ma czasu. Takie pierdu. Dobra, mogę porozmawiać z działem technicznym, no buntują się, bo co, to... W pewnym serialu było to racjonalne, no bo tam sobie Ford szalał, niepotrzebnie skomplikował, ale celowo, tak, a tutaj co? Po co takie złożenie? Nie można wycofać aktualizacji, prowadzić. Czemu pralka ma się zbuntować nagle?
Dobra. No time to maculing around. Trochę tak. Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Jestem to. Androidem. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. A ty jesteś androidem. A Connor taki jakiś... Myślałem, że nie jest... Dobra, mniejsza z tym. Znajdź biurko. Pewnie jesteś w szoku. Napięcie w Arktyce stale rośnie. Odkąd doszło do spotkania rosyjskiego lotniskowca z amerykańskim patrolem. Oddano strzały ostrzegawcze, ale najwyraźniej obyło się bez ofiar i większych uszkodzeń. Minister obrony Dennis Riggs nazwał to skandaliczną prowokacją, której nie wolno nam tolerować. Państwa z północy, w szczególności Szwecja i Kanada, apelują o wycofanie wojsk z tego regionu i zwołanie międzynarodowej konferencji. Jak dotąd nie doczekały się odpowiedzi ani z Moskwy, ani z Waszyngtonu. Będziemy na bieżąco informować Państwa o każdej zmianie sytuacji. Co tu za 1%? Co to za impreza waszym zdaniem? Czy będzie powiedziane? Bo się ona mnie zaintrygowała tak naprawdę. Przełącz na Polsat. Że mówię, że tak mówią w łonie konstytucji w Polsce. Ech, dobra. Nie dowiemy się, co tak się cieszą ci Amerykanie. Nie sprawdzam, jaka jest data niestety, więc może jest 4 lipca już teraz. Hej, teraz rozumiem. Muszę znaleźć biurko. Natomiast się... Można... Tu jest kolega. Czy mogę zapytać, które to jest biurko Andersona? Czy bym musiał czytać biurko każdego? Bo tak rozumiem... O Boże. Tak. Miller. Rodowity Niemiec. Czyli tak, ciekawe, czy tegoś mierzy inteligencję też, bo zastanówmy się, że to jest biurko puste na stówę, ale może być tak, że ktoś na przykład siedzi przy biurku Andersona. Wilson. Że koledzy Leszka. Czekaj, to Leszek ma taką wnuczkę zjaraną? Jest taki ładny tag na Reddit, nazywa się Trashy. Są tacy właśnie tam ludzie... tego typu. Chyba tak, chyba to był Miller. Collins. Będzie śpiewał o tym powietrzu w nocy. To będzie długi dzień. Brown. Reed. A to dopiero początek biurek. Okej, czy tutaj mam problem ze wzrokiem? Czy oprócz tego? Nie, sorry, bo mam ten czat dziwnie umieszczony, dobra. Czy to może? To był ten Wilson, nie? Tak, Collins, przepraszam. Ej, dobra, które to biurko? To tutaj? To był Anderson? Tak, sorry, już... Okej, Anderson. Biurko zatrzonków. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson? Zależy, gdzie był wieczór wcześniej. Może przyjdzie przed południem. Dziękuję. Się dziwią, że jest takie bezrobocie. Bym też... Usiądź w jego biurku? Co to jest, kurde? Jest potrzebna jednostka z psa na wąsu głównym.
Muszę wstać, tak? Żeby się rozejrzeć. Dobra, poszperajmy o rzeczach. Czego waszym zdaniem może słuchać? Co teraz jest takie nowe? Czekaj, Ewa Farna już jest stara. Co tam teraz w Stanach jest na topie? Kurde, nie słuchałem trójki dawno. Popka. Może być popek. Dubstepu. Dubstep to będzie klasyk już wtedy. Kombi. Classcraft. Taką na fidę. Ojej, tak ja coś widziałem, że istnieje. Disco ze nie Kanye. Kanye też jest stary już chyba. Kanye też ma 10 lat już. A teraz coś, co się rodzi. Golec jest stary. Sławomir chyba jest nowy, nie? Nie śledzę tego dokładnie. Rubik byłby spoko. Klocuch jest też nowy, zgadza się. Childish Gambino, też zgadza się, tak. Dobra, sprawdźmy, uwaga. Knights of the Black Death. Kurde, nie znam. Zadzwoń. Hank Anderson. Cześć, tu Hank. Nie mogę gadać. Zostaw wiadomość, jak się dowiedzieć, ale nie idź, że on dzwoni. Bip, czy coś tam. Ach. Poruczniku Anderson? Mówi Connor. Android wysłany przez CyberLife. Dochodzi południe, a ja czekam na pana w biurze. Sorry, nie przekroczyłem. Przeanalizowane wskazówki. Co ja mam zrobić? Pan Kaczka jest. Słucha plastikowego łosia od Harema. Ty! Zapomnieliśmy o tym. Tak, Harem wydał album Plastikowy Łoś. Nie znoszę tych pol widzenia. Klon japoński. Okej. Wyciągniemy pewnie wnioski, tak jak w tym dowcipie, że jest gejem. Na podstawie tego, że nie ma akwarium. Donaty. Kupiłbym sobie donata chyba zaraz. Hasła przeciwko androidom. Bejsbolówka i bawełny 90%. Zapałki. Sieć handlu Bordo. Wy wyobrażacie sobie, jak to brzmi? Że to jest na tyle w 2030, nawet w 2028 taki status na wykopie jest na tyle warty, prawda? Bo to dzięki temu możesz prowadzić te Infowars, prawda? Wojny informacyjne, że dochodzi do nielegalnego handlu Bordo. To jest jakieś marzenie Białka. Białek pewnie jest Jobsem w tym świecie. Muzykę sprawdziliśmy. No jeszcze dwie wskazówki. No. To jest ten jakiś tam tu. Zimna kawa. Pije zimną kawę. Widzieliście to? Ciekawe jakie z wnioski wyciągnie. Kurde. Wniosek przegryw. Czekajcie, to sprawdzanie to są te donatki. Tu chyba coś jest na... Nie, to jest to. Że fotel. No właśnie, łatwo mówić, nie? Ale... Trudniej najechać na to. Jest, udało się. Sierść Bernardyn. Czyli jest mutantem. Tak, wniosek ma tylko 300-400 godzin w PUBG-u.
Dobra, to ja wychodzę. Chyba, że jest tutaj, czy przynajmniej to. Uuu. 50 aresztowań. Handlarze i dostawcy Bordo. Hodują ich w piwnicach, nie? To jest tak, że pewnie donieśli sąsiedzi, bo widzieli całą noc świeci się światło. przygotowania do operacji trwały kilka miesięcy. Za jej sukcesem w dużej mierze stoi młody, lecz niezwykle utalentowany detektyw Hank Anderson. Się postarzał przez te 10 lat. Teraz wygląda na 60. Awansowany na porucznika. Jeszcze rekordowa ilość Bordo. Niesamowity produkt placement. Poruczniku, jestem Connor, android przysłany przez CyberLife. Jezu, przecież ty wczoraj zarobiłeś kulkę w łeb. Mój poprzednik uległ zniszczeniu. Przeniesiono jego pamięć i przysłano mnie w zastępstwie. Ten incydent nie wpłynie na tok śledztwa. O, Jezu. Hank! Chodź tutaj! Rozejrzyj się po biurze, wejdź i posłuchaj. No posłuchamy. Codziennie trafia do mnie 10 nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Staruszki gubiące swoje robopokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten koleś wczoraj. To już nie jest wyłącznie problem CyberLife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś je łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Lepiej potrafię zmienić tapetę w telefonie. Takie suchary. Wszyscy są zarobieni. Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa. Pieprzenie! Obezrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami. CyberLife przysłało nam tego androida do pomocy. To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się! Nie potrzebuję partnera, już na pewno nie kurwa plastikowego. Hank, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać! Jesteś porucznikiem policji i twoim zasranym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń! Wiesz, co ta gęba ma ci do powiedzenia? Okej. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać! Koniec tematu, Hank! Jeffrey, do ciężkiej cholery! Czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kurestw! Czemu mi to robisz? Słuchaj. Daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Nie powiedział kurwa na koniec. Anderson, zadowolenie, akta odejść. Anderson. Nie wiem, czy porucznik Anderson to odpowiednia osoba do tego śledztwa. Jezu, jak pierdzielny tekst. Nie będzie mi robot mówił, jak mam zarządzać ludźmi, okej? Okay? No to wypierdalać mi z biura! Nie to chciałem. Miłego powiedzieć. Dnia, kapitanie. Brakuje tej z kabaretu parodii psów. Kurwa! Kurwa! Bo press X tu kurwa. Jezu, zapłacimy za DLC, gdzie chodzisz tym Henkiem i... Press X tu kurwa. To byłoby piękne, się prosił o takie coś. Nie, ty ten dialog pisał. Poczyń postępy w sprawie. Sprawdź co z chętnie. No ale to jest co? Dalsza historia Rosjan, tak? To widzę, że jest. Czytaj. Umarł słynny. Malarz. No zobaczmy. Czy to jest coś ten? ONZ ostrzega przed trzecią wojną światową i prezydent Warren z 33% poparcia. I za Adolf, tak. Najsłynniejszy mieszkaniec z Detroit. Potwierdziły się doniesienia o jego śmierci. Koroner stwierdził, że umarł na zawał. Wywołany stresującą sytuacją w domu.
Syn Manfredela poprosił media o szanowanie prywatności, spoko. Zyskał sławę w latach 20., czyli już za 2 lata się dowiemy, jako reprezentant neosymbolizmu, tworząc mroczne, sugestywne dzieła przywodzące na myśl twórczość François Bacona. Okej. To Francisa jest, bo Bacon to jest przecież Brytyjczyk, co pamiętam, nie? Tam mniejsza z tym. Ze sztuki jestem gorszy niż z tego, z mapy. Tak, François, nie? Kolejne lata fitowały w niezwykłe dzieła, aż nastąpił okres uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Tego nie widzieliśmy. Wygląda na to, że w ostatnich miesiącach artysta wrócił do pracy. Kondolencje. Spoko, spoko. Kto to ładnie tak napisał? Woda o pierogach. Wygląda tak stary Wiśniewski. Okej, pole widzenia The Game. Tam się Hank poszedł obrazić, bo dostał pracę z androidami. Tam temat androidów. Nie poznaję go. Taki obrażony siedzi. Pragmatycznie, konstruktywnie. Nowy Connor. Boję się... Powinno być ze zrozumieniem, ale ten nowy Connor... Damy ze zrozumieniem, boję się. Porucznik, odnoszę wrażenie, że moja obecność powoduje u pana dyskomfort. Jezu Chryste, on coś pierdzielny. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Zadowolenie czy partnerzy? Mimo to, cieszę się, że będę z panem współpracował. Czy chce pan porozmawiać stworzymy o Bogu? Stworzymy zgrany duet. O androidach. Przytul go, tak ich spieprzenie powinno być. Że z biurka. Czy jest tu może wolne biurko? Jezu Chryste! Z tego nikt nie korzysta. Co na tekst? Czy jest tu może wolne biurko? Przeanalizuj kartę. A, z tego tutaj. Czy jest tu jakiś policjant? Czy chodzi panu lodówka? Tak, Buffalo. To jest tak, odblokowujemy muzykę. Puścimy, Jezu. Czy zna pan Komę? Taki undergroundowy zespół. Hank, to jest jak w tym memie. Hank, chcesz posłuchać twardego łojenia? Koma? Słucha pan Nights of the Black Death? Jezu Chryste. Lubię ich muzykę. Ma dużo energii. Słuchasz heavy metalu? No, może nie do końca słucham muzyki, ale chciałbym. Jezu Chryste. To tam jeszcze wiemy. Pies. Czy lubi pan psy? Znam dobrą knajpę bardzo dobrego Chińczyka na południu Detroit. Ma pan psa, prawda? Jest... Skąd ty to wiesz? Jest pan gliniarzem, tak? Na pana krześle jest sierść. Lubię psy. Jak się wabi? A co się to? Sumo. Wołam na niego sumo. Jeszcze, zagnijmy go jeszcze. Wiemy, że nie lubisz androidów. O. Wie pan co? Mnie też wkurwiają te androidy. Wiele osób nie przepada za towarzystwem androidów. Zastanawiam się, czy jest jakiś powód pana niechęci do mnie? Tak. Jest powód. Jakie to proste. Psychologia. Rozpocznij... Czekaj, jeszcze koszykówka. Dobra. Wie pan, że androidy też grają w koszykówkę? Jest pan fanem Gearsów, tak? Denton Carter zaliczył wczoraj 53% rzutów za 3. Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. O.
To było dobre, ale no... Gdyby tutaj, gdyby przeżył, to byłoby... Sprawdziłeś już te próbki? Podobno zostały czymś pocięte. Czekaj, Fowler to jest pewnie ten przełożony, tak? Długo zna pan kapitana Fowlera? Ta... Za długo. Będzie smutny czy wesoły? Nic. Jezu, to są takie... Symulator cringe'u właśnie w takich dialogach, tak? To jest takie pytanie, czy tędy na Grunwald... Okej, okay, nie wiem, czym są godziny. Oglądał pan godziny? Zastanawiam się. Czy zawsze pan tak późno przychodzi do biura? Jezu Chryste, nie. Przychodzę, kiedy przychodzę. Przestań już męczyć bułę, dobra? Ja myślałem, że nie wiem, nie wiedziałem, co chodzi mu. Dobra, to została jedna opcja. Tak, że pan też pracuje w tym budynku. Jeśli ma pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. No i dostęp. Niech zgadnę. Musimy znaleźć... Podejrzany. Zaginęły dwa androidy, które mniej więcej znam. Zniszczony. Mogę po prostu zeskanować wszystkie pliki kwadracikiem. Podejrzany. Morderstwo, czy jednak kurde nie wytrzymał tego strzału w brzuch? Czy co on tam dostał? ...243 incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Wczoraj android AX-400 zabił człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. Zrozumienie. Rozumiem, że ma pan osobiste problemy, poruczniku. Jezu Chryste, okej. Okay. Ale musi pan się wziąć w garść. I... daruj sobie te farmazony. Nie jesteśmy kumplami i nie potrzebuję twoich porad. Wyjdź do ludzi, pobiegaj. Co powinien powiedzieć? Determinacja. Powierzono mi zadanie, poruczniku. Jezu Chryste. Nie mam zamiaru czekać, aż zachce się panu pracować. Coach, tak? Słuchaj, frajerze. Gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! Bo się zrobi niemiło. Jest bardzo miło. Poruczniku, przepraszam, że przeszkadzam. Mam informację o androidce, która zabiła tego gościa ostatniej nocy. Podobno widziano ją w Rivendale. Podobno zostały czymś pocięte. Zajmę się tym. Może wymyślają nową formę Borgu. Jezu, tak mój Connor umiera po raz trzeci. Ja mi się wydaje, że Hank go zabije tej misji. Okej. Okay. Czekając na Hanka. Hank wpadnie. Była jakaś inna opcja. Tylko podejrzewam, że... Czy mogło być... Czy mogłem zrobić coś lepiej? Nie jest tak, że zrobiłem coś cokolwiek dobrze tutaj. Tylko pytanie, czy to, to że jest taki, a nie inny wynik, nie wynika z tego, że no to nie mieliśmy tego poprzedniego egzemplarza niestety. Global, oj, dobra. To jest taki globalny. Czy tu w ogóle cokolwiek? Zwiedź posterunek. Z czego zrobiłem? Czytaj sławnych malarzy. Idź za Hankiem do gabinetu. Większość poszło za Hankiem do gabinetu. Zdobądź informacje o Hanku. Zbadaj biurko. No prawie wszyscy to zrobili, bo nie dało się nic innego zrobić. Hank wychodzi wściekły. 99%. Jaka była inna opcja? Zaczekaj na Hanka. Jeden procent pewnie nie doszedł tutaj. Tak, widziałem Maxi King.
Nie, dobra. Hank wpadł na trop. Ciekawe, rozumiem, że drugą opcją, że to jest takie dokumentne, zacytuję, spierdolenie. Że już nic się nie dzieje. Dobra. Tylko napoczniemy, żeby tam save'a zrobiło. 6 listopada, czy to jest dzień po. Czy ten Android nie mógł długo leżeć? Rozumiem, że to będzie tam zabawa w bezdomne dzieci. Czyli, jak mamy słynny bingo Davida Cage'a, to bezdomność. Ładna woda. Obecni włosy. Jest, będziemy grać łysą kobietą. Odsuń się. Dobra. Dobra. Ja niestety muszę spadać. Lennox pisze. Ciśnij wątek z dziewczynką, bo nie mógł spadać w nocy. Nie. No niestety. Ja przepraszam. Jutro kończymy. Czy kontynuujemy, bo znając życie, niestety, ile to jest, będzie jakaś 4 godzina, a jest chyba paręnaście. Ja to wysyłam na tubę radośnie, cele zrealizowane i ten, nie no, niestety, tak, no, przepraszam za ten smutek, więc tak, zaraz tuberom tutaj, żeby też tego ględzenia nie słyszeli, to ciachnijmy.